Cooking, setting fire on the bed. Przejechałem całą Polskę kilkanaście razy i to tylko w tym miesiącu już wystarczy wrażeń. Właśnie podjechałem pod dom, no i spędzę resztę nocy z nią, spędzę resztę nocy z nią. Do Sylwestra już nie ruszam się z Krakowa. Mam nadzieję, że dotrzymam tego słowa. Moja głowa już zmęczona jest jak nie wiem, a ja czuję się jakbym przejechał siedem gór, siedem dolin, siedem lasów. Mam już dość wszystkiego, wypatruję w czasów. Wolałbym przegrać w tej rzymskiej klatce. Gdyby tylko to wróciło zdrowie mojej matce. To był bardzo ciężki rok dla mojej rodziny. Mamie usunęli tętniak w jej urodziny, po czym zapomniała kilku lat. Ale od tamtej pory już nie piję, więc to trochę wart. Chociaż nie wiem, czy to można nazwać wartem, bo co przeżywa w głowie nie jest kurwa żartem. Ja też w tym roku jedną nogą byłem w grobie. Mam do siebie żal, że nie dbałem o to zdrowie. Właśnie, muszę znów badania zrobić sobie. W tym roku też przestałem wierzyć w małżeńskie związki, bo ostatni w mojej rodzinie właśnie się kończy. No a byli razem odkąd pamiętam, teraz spotykają się jedynie w święta. Nie mogę tego skomentować bez powodu, bo właśnie mija 8 lat od mego rozwodu. I byłbym hipokrytą, jebanym hipokrytą. Ten pojebany rok zabrał mi też przyjaciela. A podobno przyjaciele to rodzina, którą się wybiera. A teraz jak do niego dzwonię, nawet nie odbiera. Szkoda, że odbiera od dealera. Ja nic nie mówię, no bo wszystko jest dla ludzi. No i po cichu będę gdzieś się zawsze łudzić. Że się przebudzisz, byku, że się przebudzisz. A wy teraz pewnie jesteście rozczarowani, bo nie taki mój obraz mieliście w bani. Przecież to jebany celebryta i wszystko mu się udaje, za co tylko się chwyta. Jak widzicie, płyta ma też drugą stronę. W tym roku wypłakałem może łez i chyba w nim utonę. Nigdy nie oceniaj książki po okładce, bo nawet najliwniejsza na bibliotecznej szafce może mieć plamy na każdej kartce. Może mieć plamy na każdej kartce. Nigdy nie oceniaj książki po okładce, bo nawet najpiękniejsza na bibliotecznej szafce może mieć plamy na każdej kartce. Może mieć plamy na każdej kartce. Nigdy nie oceniaj książki po okładce, bo nawet najpiękniejsza na bibliotecznej szafce może mieć plamy na każdej kartce. Może mieć plamy na każdej kartce. Nigdy nie oceniaj książki po okładce, bo nawet najpiękniejsza na bibliotecznej szafce może mieć plamy na każdej kartce. Może mieć plamy na każdej kartce. Jeszcze na sam koniec tylko to dopowiem. Wszystko czego wam życzę w nowym roku to jest zdrowie i tylko zdrowie. A ile znaczy ten tylko się dobie, kto je straci jak ja. I tylko życzę wam zdrowia i tylko zdrowia, bo resztę to sobie ogarniecie. Pamiętajcie, wystarczy, że wyzbędziecie się w głowie myśli, że czegoś nie możecie osiągnąć. I to osiągniecie. To będzie zdrowie, to będzie wszystko. Zdrowy, wesoły świat. Cześć.